Co nam zabrałeś, stary roku? A może coś dałeś, o czym ja nie wiem? W plebejskiej wierze oznaczyłeś, kto jest panem, a kto nim nie jest. Dobry wieczór Państwu, dobry wieczór panie profesorze, panie doktorze. Przed chwilą się śmiałem, że mam skłonność do nazywania pracowników naukowych wszystkich profesorem, ale przeszliśmy na bardziej taki przyjacielski, czy powiedzmy obywatelski poziom i uzgodniliśmy, że będziemy mówić sobie per pan, w tej rozmowie przynajmniej. Proszę Państwa, bardzo ważny temat, wybory. Wybory i w związku z tym pytanie, czy jednym blokiem, dwoma blokami, a może większą ilością bloków. Jakie są zagrożenia, jakie są pozytywy, a przede wszystkim w jaki sposób można naprawić to, co partia obecnie rządząca, no, wprost zepsuła i psuje nadal, chociażby odmawiając, że tak powiem, przyjęcia pieniędzy, nie spełniając podpisanych tak zwanych kamieni milowych. Mamy w tej chwili dużą konkurencję w telewizji, bo przemawia przewodniczący Tusk, ale myślę, że Andrzej Machowski jest równie ważną postacią na scenie obywatelskiej i w związku z tym, jeżeli Państwo nawet nie będziecie mogli dzisiaj, w tej chwili, to możecie później lub jutro odtworzyć sobie tą rozmowę na kanałach na przykład YouTube, Wideokod czy Dlaczego. Już dosyć tego wstępu. Proszę uprzejmie o zadawanie pytań w komentarzach, komentowanie, a ja oddaję głos panu doktorowi Andrzejowi Machowskiemu, psychologowi z wykształcenia, zajmującym się oprócz wielu innych zajęć również badaniem sondaży. Czy ja coś tutaj nie pomyliłem? Zgadza się. Okej. Panie doktorze, drogi Andrzeju, serdecznie proszę, masz głos. To może zacznę od... Z tych pytań, od tego ostatniego pytania związanego z tym, co po wyborach i czy dzisiejszej opozycji uda się przeprowadzić taki gruntowny program naprawy państwa, jego instytucji, jego polityki, gdy te wybory wygra. I teraz powiem tak. Dzisiejsze sondaże, przynajmniej tak jak patrząc na nie, na tendencję, jaka się rysuje od co najmniej roku, to można powiedzieć, że z tych sondaży jasno wynika, że opozycja dzisiejsza, mówię tu o tych czterech głównych partiach, Koalicji Obywatelskiej, Polsce 2050, Lewicy i PSL-u, otóż opozycja tych wyborów przegrać po prostu już nie może. Znaczy ma taką przewagę nad prawicą, czyli PiS-em i Konfederacją, że z całą pewnością zdobędzie większość mandatów, co umożliwi jej stworzenie rządu. Ale czy takie zwycięstwo da opozycji rzeczywiste instrumenty rządzenia? To jest podstawowe pytanie. Bo zwróćmy uwagę na to, no zresztą wiele osób zwraca uwagę, że nadal będzie prezydentem Andrzej Duda, który dysponuje swoim wetem. Do odrzucenia weta prezydenta potrzeba 276 mandatów, ale najistotniejszym takim zabezpieczeniem interesów PiS-u jest Trybunał Konstytucyjny. Otóż można powiedzieć, że Andrzej Duda nawet nie będzie musiał wetować ustaw, które się nie będą podobały PiS-owi, tylko będzie mógł je kierować do Trybunału Julii Przyłębskiej, a ten Trybunał nawet nie będzie się musiał zajmować tymi ustawami. Może je tam sobie zamrozić na parę lat i w ten sposób kolejne kwestie, kolejne rzeczy, które
chciałaby przeprowadzić dzisiejsza opozycja jako większość rządowa, po prostu będą niemożliwe do przeprowadzenia. Zwróćmy na przykład uwagę na taki, no, nie najważniejszą rzecz, ale jednak symbolicznie ważną, na przykład telewizja publiczna, czy lepiej powiedzieć telewizja zwana telewizją publiczną. Otóż odbicie telewizji publicznej z rąk PiS-u, no, wymaga uchwalenia odpowiedniej ustawy o mediach narodowych, o Radzie Mediów Narodowych, skrócenia ich kadencji, wprowadzenia nowych ludzi i tak dalej, i tak dalej. I tego typu ustawa po prostu też może zostać skierowana do Trybunału Konstytucyjnego jako niekonstytucyjna w założeniu tych, którzy ją tam skierują, czyli PiS-u. A efekt może być taki właśnie, jaki przedstawiałem wcześniej. Innymi słowy, żeby opozycja mogła skutecznie rządzić, to powinna poprzeczkę zawiesić sobie o wiele wyżej. Nie chodzi o zdobycie zwykłej większości mandatów, tylko powinna spróbować powalczyć o zdobycie przynajmniej 307 mandatów, czyli większości konstytucyjnej. Nie chodzi w tej chwili wcale o to, żebyśmy się tam pochylali nad tym, czy w związku z tym należałoby gruntownie przejrzeć naszą konstytucję, zastanowić się, co w niej należy zmienić i tak dalej, i tak dalej. Ale chodzi o tą jedną podstawową rzecz. Uzyskanie możliwości zgodnego z prawem, czyli zgodnego z konstytucją, przeprowadzenia procesu wymiany tego Trybunału Konstytucyjnego, który mamy dzisiaj. Ja nie wierzę w takie opowieści, że to można zrobić na skróty, że to można zrobić jakimiś, nie wiem, uchwałami Sejmu, że, nie wiem, część wybranych sędziów do Trybunału to są dublerzy. My to wszystko wiemy. Tylko jeżeli spróbujemy to zrobić na skróty, no to można też założyć, że znowu za kolejne ileś tam lat wygra inna opcja polityczna i też będzie próbowała działać na skróty. Mówiąc krótko, zniszczymy absolutnie wtedy fundamenty konstytucyjne naszego państwa. W związku z tym należy walczyć o te 307 mandatów. I tutaj pojawia się właśnie problem jedna, dwie listy, cztery listy i problem nie do końca rozumianego przez polityków, a też częściowo przez opinię publiczną, modelu Donta, w ramach którego my rozdzielamy mandaty poselskie wedle uzyskanych głosów. Ten model Donta jest tu rzeczą podstawową i myślę, że warto by było parę słów o tym modelu Donta powiedzieć. Ja zdaję sobie sprawę, że bo też z wieloma miałem okazję osobami rozmawiać, też z wieloma politykami i rzeczywiście ten model Donta jest nie do końca rozumiany. Jeżeli ja słyszę, że na przykład przecież dwa bloki wyborcze po naszej stronie mogą przynieść większe, lepsze efekty niż wspólna lista, no to ja apeluję o to, żeby ci politycy najpierw, tak powiem, się trochę przeprosili z taką prostą arytmetyką dontowską i zobaczyli, jak ten dont działa. I nie wiem, czy to jest dobry moment, ale ja bym proponował, żebyśmy na moment może spojrzeli do przesłanych tobie tabelek, bo myślę, że dobrze by było parę kwestii z tym dontem najpierw wyjaśnić, a potem moglibyśmy pod tym kątem się zastanowić nad tym, co nasze partie polityczne powinny w związku z tym zrobić. Dobrze, ja postaram się w tej chwili je tutaj uruchomić. Okej. O. Proszę Państwa, wyobraźmy sobie taką sytuację. Ona zresztą nie jest tak zupełnie oderwana od polskiej rzeczywistości, a zwłaszcza od polskiej rzeczywistości, powiedzmy, rok temu. Że mamy oto dwa obozy polityczne. Jeden sobie nazwałem umownie, że to jesteśmy my i drugi obóz to są oni. Państwo sobie łatwo podłożą po to określenia odpowiednie partie.
I obóz polityczny my to cztery partie polityczne A, B, C, D. Obóz polityczny oni to dwie partie E i F. I co jest istotne, te dwa obozy polityczne, załóżmy, mają identyczne poparcie wśród wyborców. Pół na pół się nam, tak powiem, scena polityczna podzieliła. Jak wygląda podział mandatów w ramach systemu D'Hondta? Otóż można powiedzieć tak, że on się składa z takich trzech etapów. W pierwszym etapie dzielimy mandaty, tak jakbyśmy patrzyli na cały kraj, tak, na te 460 mandatów. Dzielimy te mandaty idealnie proporcjonalnie. Ta idealna proporcjonalność nawet tu jest widoczna w tej tabelce, bo mamy mandaty ułamkowe, których oczywiście realnie nie ma, tak, ale przy idealnie proporcjonalnym podziale mandatów obydwa obozy polityczne przy tym samym poparciu mają po 230 mandatów. Ale to jest pierwszy etap. Drugi etap polega na tym, i tak to można określić umownie, że każda lista, która partycypuje w podziale mandatów, płaci pewien specyficzny podatek. Ten podatek wynosi 20,5 mandatu. Skąd on się bierze? Bo to jest po prostu pół mandatu na każdy okręg wyborczy, a w Polsce mamy ich 41, stąd 20,5 mandatów. I proszę zwrócić uwagę, że każda partia płaci tej samej wysokości ten podatek, tak? Ale jeżeli my mamy cztery listy, a druga strona ma dwie listy, no to my płacimy wtedy 82 mandaty podatku, a oni tylko 41. To jest właśnie ta specyfika systemu D'Hondta. Jak sobie odejmiemy ten podatek, no to mamy liczbę mandatów, już widzimy, że ona nie jest równomierna. Tak? My mamy tych mandatów mniej, bo zapłaciliśmy dwa razy więcej niż oni, a oni oczywiście też mają mniej niż wcześniej, ale znacznie więcej niż my. I w trzecim etapie te 123 mandaty zebrane w ramach tego podatku są, można powiedzieć, oddawane. Oddawane. No bo one nie idą gdzieś tam do kosza, są oddawane. One są oddawane znowu, ta pula tych 123 mandatów, idealnie proporcjonalnie. Czyli każda partia bierze z tych 123 mandatów tyle, ile wynika z jej poparcia. Tu 28%, tu 9%, i tak dalej. Tyle, że pamiętać trzeba o tym, że jeden obóz polityczny do tego worka wrzucił dwa razy tyle mandatów niż ten drugi, tak? I efekt jest taki, że jak sobie teraz zobaczymy, ile jeden obóz i drugi obóz polityczny dostaje w ramach tego zwrotu, dostają po tyle samo, ale wcześniej różniły ich te wpłaty. I w związku z tym przy czterech listach i 50% poparciu my zyskujemy 209 mandatów, a oni 251. A zobaczmy, co by się stało, i teraz bym poprosił o drugą tabelkę, co by się stało, gdybyśmy zrobili wspólną listę. Tak? Mamy teraz po 50% poparcia w ramach tych dwóch obozów, ale teraz to my płacimy tylko jeden podatek, bo jest tylko jedna lista z naszej strony. Oni płacą dwa podatki. W związku z tym w ramach tej samej procedury przy tym zwrocie podatku dostajemy po tyle samo, ale myśmy mniej wpłacili, bo zgłosiliśmy tylko jedną listę. I w związku z tym przy 50% poparciu mamy 240 mandatów, a oni 220. Tak działa D'Hondt. Tak działa D'Hondt. I jeszcze jedną, tylko bym poprosił tabelkę, bo ona pokazuje, jak to wygląda krok po kroku, tak? Na czterech listach, co pokazywałem Państwu, przy czterech listach i tym samym 50% poparcia, my mamy 209-210 mandatów, oni 250-251, tam przy zaokrągleniach, tak? Przy trzech listach, czego nie pokazywałem, to wychodzi 220 do 240. Przy dwóch listach
kiedy mamy remis, tak, można powiedzieć, bo oni dwa, dwie listy, my dwie listy, to oczywiście remis w liczbie mandatów. W jednej liście my wygrywamy. Tak to działa, tak to działa. I teraz można się oczywiście zastanawiać nad tym, czy słuszna jest taka procedura tutaj zastosowana, czy takie założenie, że my te poparcia partyjne, gdy patrzymy, jakby wyglądała efektywność jednej listy, to po prostu dodajemy je do siebie. Przeciwnicy jednej listy argumentują, że przecież te poparcia pojedyncze partyjne się w taki prosty sposób nie dodają. I ja powiem szczerze, oni mają rację. To rzeczywiście nie jest tak, że to nie są słupki w zeszycie, które można do siebie tak dodawać. Ale też nie jest prawdą, że w związku z tym wspólna lista w stosunku do dwóch list, jakie zgłasza PiS i Konfederacja, że ta wspólna lista, ona musi w efekcie dawać mniejsze poparcie. Tak? Ona się zyskuje na tym, że ten podatek jest płacony tylko jeden, ale w sumie jednak poparcie jest niższe. Bo tu działają przynajmniej trzy czynniki, albo inaczej mówiąc, trzy rodzaje migracji wyborców. Jedna sprawa to jest taka, i ona jest też zbadana, już mogę tu odwołać się na przykład, nie wiem, do badań Kantara z czerwca dla Gazety Wyborczej, ale nie tylko te badania. Rzeczywiście jest tak, że wśród partyjnych wyborców, nie wiem, Koalicji Obywatelskiej, Polski 2.50, Lewicy czy PSL-u, nie ma stuprocentowej akceptacji dla wspólnej listy. Ona jest, tak powiedzmy, na poziomie 90 kilku procent, czyli jest bardzo wysoka, ale rzeczywiście te kilka procent wyborców odmawia głosowania na wspólną listę. Gdyby tak, to można powiedzieć, mamy mniejszą liczbę wyborców, trochę. Tak, w przypadku wspólnej listy. Ale ten czynnik, można powiedzieć, jest zrównoważony przez dwa inne czynniki. Pierwszy z nich to jest taki, że jednocześnie występuje też kilkuprocentowy, trochę mniejszy niż ta strata, ale kilkuprocentowy bonus w postaci dodatkowych wyborców, którzy decydują się głosować na wspólną listę, bo to jest dla nich bardzo ważne, a w przypadku czterech oddzielnych list po prostu nie poparliby żadnej z tej partii. Są tacy wyborcy i te badania też to pokazują. Ale jest jeszcze jeden bardzo istotny czynnik, właśnie też w tych badaniach Kantara dla Gazety Wyborczej ujawniony, że w przypadku blokowania się opozycji we wspólne przedsięwzięcie, wspólną listę, po stronie wyborców prawicy mamy bardzo ciekawe zjawisko. Można by się spodziewać, że oni się powinni w tym momencie jeszcze bardziej zmobilizować, żeby poprzeć tych swoich. A jest tam zjawisko odwrotne. Tam występuje znowu kilkuprocentowa demobilizacja wyborców. I efekt jest taki, że to mniej więcej, jak patrzymy na stosunek głosów oddanych na wspólną listę do głosów oddanych na prawicę, to on mniej więcej jest taki sam, jak w przypadku, gdybyśmy mieli cztery listy po naszej stronie i dwie listy tam. Te czynniki się mniej więcej równoważą. I w związku z tym, z tego punktu widzenia, wspólna lista jest moim zdaniem najwłaściwszym rozwiązaniem, ba można powiedzieć jedynym rozwiązaniem, które daje jakąś szansę, nie mówię, że pewność, ale daje szansę na to, żeby uzyskać w tych wyborach te 307 lub trochę więcej mandatów, czyli uzyskać większość konstytucyjną dającą te realne instrumenty rządzenia. Tak bym to na wstępie ujął. Rozumiem, że wszyscy tutaj złapali tą subtelną różnicę między tymi wynikami procentowymi a przełożeniem na miejsca w Sejmie. Bo te miejsca w Sejmie, te mandaty dają lub nie dają większość tylko taką niedużą lub
tą pożądaną konstytucyjną, która pozwoli uporządkować w pierwszym kroku ten nieszczęsny Trybunał Konstytucyjny. Jak zrozumiałem, pan doktor od tego zaczął. Bo przecież ryba psuje się od głowy. Fatalny Trybunał Konstytucyjny obarczony szeregiem wad konstytucyjnych no nie będzie nigdy dobrze działał. Poza tym wydał już z siebie no jak niedobrą potrawę z kuchni różne orzeczenia, które są w ogóle sprzeczne i z konstytucją polską, a również z prawem międzynarodowym, europejskim, którego jesteśmy integralną częścią. Politycy jakby tego niektórzy nie chcą lub nie rozumieją. Zresztą tu koleżanka Ola zapytała, czy nadal partie opozycyjne tego nie rozumieją. Właśnie większość mniejszej ilości list. No chyba, może inaczej, ja nie będę odpowiadał. Pan doktor niech odpowie na to pytanie. Ja powiem tak, ja mam w ogóle, bo no, trzeba tutaj mówić otwarcie. No, wiadomo, że Platforma Obywatelska, czy Koalicja Obywatelska, Donald Tusk, który tam tu robi dzisiaj konkurencję, jak wiemy, no generalnie jest absolutnie przekonany Donald Tusk o konieczności stworzenia wspólnej listy. Lewica w zasadzie nie mówi temu nie. Natomiast zasadniczy problem jest z Polską 2050 i PSL-em. I ze strony Hołowni, i ze strony Kosiniaka-Kamysza słyszymy argumenty, że oto oczywiście nie można iść całkowicie oddzielnie, ale najlepszym wariantem byłby układ dwóch list, dwóch bloków. Co bardzo istotne, Kosiniak-Kamysz to już niejednokrotnie powtarzał, a chyba pierwszy raz w maju tego roku, kiedy bardzo wyraźnie na takim spotkaniu trochę pod auspicjami też byłego prezydenta Bronisława Komorowskiego w towarzystwie już w tej chwili byłych takich konserwatywnych polityków Platformy Obywatelskiej, bardzo wyraźnie to powiedział, że PSL chce tworzyć blok o takim charakterze, można powiedzieć, konserwatywnym, no bo ponieważ my, PSL, my, nasi wyborcy PSL-u, no nie chcemy żadnej rewolucji obyczajowej i trudno, żebyśmy szli na jednej liście z tymi, którzy, nie wiem, chcą małżeństw dla par gejowskich i tak dalej, i tak dalej. Innymi słowy, dał bardzo wyraźnie do zrozumienia, że tak naprawdę jedynym wyróżnikiem, jeżeli by miały powstać dwa bloki po stronie opozycji, nie są kwestie związane z tym, jak najskuteczniej posprzątać, mówiąc kolokwialnie, po PiS-ie. Nie są kwestie gospodarcze, tylko tym wyróżnikiem podstawowym są kwestie światopoglądowe. To jest ten podział na, powiedzmy, wyborców światopoglądowo progresywnych i konserwatywnych. I oni chcą jakby obsłużyć tych wyborców konserwatywnych. No dobrze, ale jeżeli tak, to spójrzmy z tego punktu widzenia na polskich wyborców. Jacy oni są, tak? I tu trzeba sobie jasno powiedzieć, I tego powinni być świadomi też polscy politycy, jak niezwykle głębokie zmiany w tym obszarze zaszły w ciągu ostatnich, powiedzmy, no 5-6 lat, albo powiedzmy wprost, w czasach rządu PiS-u. W czasach rządu PiS-u. W reakcji na to, co ten rząd w tym obszarze robił, co mówił i tak dalej, i tak dalej. I te zmiany, one w największej mierze dotyczą najmłodszego pokolenia, najmłodszych wyborców, a jeśli chodzi o najmłodsze kobiety, to tam zaszły, można powiedzieć, rewolucyjne zupełnie zmiany, rewolucyjne absolutnie, ale efekt jest mniej więcej taki, że jeżeli byśmy sobie tak umownie podzielili, czy tak nieumownie, tak grubo podzielili polskich wyborców na trzy grupy
wyborców, mówię o tych kwestiach światopoglądowych, progresywnych, konserwatywnych i takich ambiwalentnych środka. Ja to, co teraz będę mówił, opieram na badaniach CBOS-u. To mniej więcej to wygląda tak, że mamy tam chyba, jeżeli dobrze pamiętam, ponad 80% wyborców progresywnych w elektoracie lewicy, co nie dziwi. Mamy około 68, bodaj, jeżeli dobrze pamiętam, procent wyborców progresywnych w elektoracie Koalicji Obywatelskiej i mniej więcej 65% w elektoracie Polski 2.50. Bardzo, nadal znaczącą większość. Jeśli chodzi o PSL, to tam mniej więcej jest tak, że jest po 40 kilka procent wyborców progresywnych i konserwatywnych i środek ambiwalentnych, czyli tam jest równowaga. Po drugiej stronie, czyli po stronie prawicy, jeśli chodzi o PiS, to tam ponad 70% to są wyborcy konserwatywni. I teraz spróbujmy, a w Konfederacji mniej więcej pół na pół. I teraz spróbujmy z tych klocków, z tych puzli coś ułożyć, tak? Jakim cudem można przy takich podziałach, jak mówiłem, pod sztandarem konserwatyzmu światopoglądowego zbudować blok PSL-u z partią Hołowni? Przecież moim zdaniem wyborcy się na to po prostu nie zgodzą i pokażą, że ich tam nie ma, że ich tam nie ma. Z tego punktu widzenia ja twierdzę, że przy takich podziałach światopoglądowych paradoksalnie lepszym rozwiązaniem też jest wspólna lista. Dlaczego? Dlatego, że jak mamy jedną wspólną listę, to na pierwszy plan co się wysuwa? To, co łączy, a to, co łączy, jest bardzo oczywiste. Znaczy, to jest wspólny program naprawy państwa, jego instytucji i polityki po ośmiu latach dewastujących rządów pisowskich. To jest ten program główny, tak? A w ramach tej wspólnej listy, tych czterech partii, są różnice dotyczące na przykład regulacji aborcji. Wiadomo, Koalicja Obywatelska, Lewica chcą pełnej liberalizacji. PSL mówi o referendum. No tam się różnimy, tak? Tam się różnimy. Ale mamy ten wspólny podstawowy mianownik, którym jest wspólny program naprawy państwa po PiS-ie, tak? Natomiast w przypadku dwóch bloków to, co wspólne, idzie niestety na drugi plan. Wtedy trwa rywalizacja między tymi blokami. I ta rywalizacja, no siłą rzeczy, ona będzie się musiała toczyć w tym wymiarze, który, czy w ramach tej osi, która dzieli te dwa bloki. Sam Kosiniak powiedział, co je ma dzielić, tak? No właśnie owe kwestie światopoglądowe. Więc z tego punktu widzenia też uważam, że wspólna lista jest lepszym przedsięwzięciem, ale zwłaszcza też najbardziej skutecznym, jeśli chodzi o możliwość uzyskania tych 307 mandatów. Co najmniej. Tak, co najmniej. I tu, jeśli można, ja bym prosił jeszcze o pokazanie nie tej kolejnej tabelki, tylko czwartego wykresu. To jest tam ostatnia i jeszcze. O, właśnie, o. Temu się warto przyjrzeć, proszę Państwa. Ten wykres pokazuje, jak zmieniały się w ciągu trochę więcej niż ostatniego roku, bo od września do października, od września ubiegłego roku do października tego roku, poparcie, łączne poparcie, jak po prostu dodajemy do siebie, tak? Łączne poparcie Koalicji Obywatelskiej Polski 2.50, Lewicy i PSL-u, to jest ta krzywa, ta łamana żółta, i jak się zmieniało łączne poparcie dla prawicy. Bo szczerze mówiąc, to tak trzeba patrzeć na to, tak? Bo my nie mamy co myśleć o tym, że my będziemy z Konfederacją tworzyli rząd. Jeżeli w ogóle, to oni będą popierali PiS. Więc patrzmy na te dwa obozy polityczne, bo jeszcze nie bloki, bo tu nie mamy, tak powiem, wspólnych list, tylko na te dwa obozy polityczne.
Co istotne, tu mamy dane procentowe, ale co istotne, poparcie dla tych dwóch bloków sumuje się do 100%. Czyli zakładamy, mówiąc krótko, że te sześć partii to są te partie, które mogą przekroczyć próg, żadna inna nie przekroczy. I jeżeli tak, no to wtedy tak człowiek przy podziale mandatów te głosy oddane, nie wiem, 2, 3, 4% na jakieś inne partie się niwelują, a z tych głosów, które są oddane na te partie, które przekraczają próg, je przeliczamy tak, jakby one się sumowały do 100%. Więc w ten sposób to wygląda. Tak? Spójrzcie Państwo, jaką mamy od roku tendencję. Tak? Oczywiście to jest tak, że trochę rośnie, potem trochę spada i tak dalej, ale bardzo też jest wyraźny trend liniowy. To te kreski, znaczy te proste wykropkowane, tak? Jaki jest trend liniowy dla opozycji dzisiejszej, jaki jest trend spadkowy, jak widzicie Państwo, dla prawicy. Co jeszcze tu widać? Wiadomo, że to nie jest tak, że z miesiąca na miesiąc opozycji zawsze przyrasta, a prawicy zawsze spada, bo mamy takie, to jest taka trochę sinusoida, tak? Ale co jest ciekawe, jeżeli poparcie na przykład we wrześniu dla łączne dla dzisiejszej opozycji było niespełna 51%, tak, we wrześniu ubiegłego roku, potem wzrosło do 56% w grudniu, potem spadło marzec 2022 do 53%, to już widzimy, że te 53% przy spadku, ale to już jest więcej niż te niespełna 51%. Kolejno, jak potem nam rośnie, w sierpniu to był rekord, ponad 60% poparcie dla opozycji. Teraz w dwóch miesiącach spadło, jest 58%, trochę ponad. Ale to 58 jest więcej niż te 53, czyli nawet te kolejne spadki, one są na wyższym poziomie. Zobaczcie też Państwo, jak rośnie przewaga. Tak? Tu mieliśmy niespełna 2 punkty procentowe, tutaj mieliśmy już tych punktów procentowych prawie 21, przewaga opozycji nad prawicą. I teraz... Gdybyśmy prowadzili tę rozmowę, proszę Państwa, powiedzmy rok temu, wrzesień, październik 2021 roku i też byśmy się zastanawiali, jedna lista, cztery listy, ja bym mówił to samo co dzisiaj, że ma być jedna lista, ale dlaczego? Dlatego, że w przypadku czterech list, opozycja demokratyczna w październiku czy we wrześniu 2021 roku z powodów, które starałem się wyłuszczyć na początku w tych tabelkach z tym podatkiem, prawda, ona by po prostu przegrała w ogóle wybory. Zdobyłaby mniej mandatów niż PiS i Konfederacja razem, gdyby startowała na czterech listach. Jesteśmy teraz... w listopadzie, ale ten wykres obejmuje do października, listopad się jeszcze nie skończył. Czyli patrzymy na październik, wrzesień, sierpień 2022 roku. Tu mamy sytuację z kolei taką, że jeżeli nas zadawala naprawdę z bardzo przyzwoitej większości, nie wiem, 250, 270 nawet mandatów, to możemy tę większość zdobyć, idąc na czterech listach. Tylko co z tego? Mamy czasy dzisiaj nienormalne. W normalnych czasach, a za takie można uznać, powiedzmy, ćwierćwiecze między wyborami prezydenckimi w 90 roku, a wyborami w 2015, mniej więcej te ćwierćwiecze, to oczywiście zdobycie większości 250-260 mandatów dawało absolutny komfort rządzenia. Przypomnę, że
Koalicja Obywatelska, wtedy, przepraszam, Platforma z PSL-em raz miała 235 mandatów, raz 240, o ile dobrze pamiętam. Nigdy nie miała 250, 260 i też mogli spokojnie rządzić. Mogli spokojnie rządzić. Ale teraz, powtarzam, czasy są nienormalne i szczerze mówiąc, nie ma większego znaczenia, czy dzisiejsze partie opozycji demokratycznej po wyborach będą miały tych mandatów 235 czy 270. I w jednym i w drugim przypadku będą dysponowały większością pozwalającą powołać rząd i pozwalającą na uchwalanie tych ustaw, co do których PiS nie będzie miał zastrzeżeń. Natomiast przyjęcie jakiejkolwiek ustawy, co do której PiS będzie miał zastrzeżenia, będzie niezwykle trudne, by nie powiedzieć niemożliwe, bo taka ustawa po prostu wyląduje u pani Julii Przyłębskiej na biurku. A żeby tam nie mogła lądować, to trzeba panią Przyłębską z tego Trybunału wyprowadzić. A żeby to zrobić w sposób niebudzący konstytucyjnych zastrzeżeń, trzeba mieć po prostu konstytucyjną większość i trzeba mieć 307 mandatów. O. Panie doktorze, nasuwa się od razu pytanie, czy również taka większość nie byłaby pożądana dla łatwości powołania Trybunału Stanu dla niektórych, bo bezwzględnie niektórzy politycy zasługują na Trybunał Stanu. Tam jest potrzebna ewidentnie większość. Ja w tej chwili nie pamiętam dokładnie, nie chcę się mądrować. I taka przewaga w mandatach zdecydowanie by ułatwiła postawienie przed sprawiedliwym, demokratycznym sądem. Większość konstytucyjna nie jest potrzebna, żeby postawić przed Trybunałem Stanu byłych ministrów. Natomiast zupełnie inaczej sytuacja wygląda, gdybyśmy myśleli jednak o moim zdaniem słusznym rozliczeniu prezydenta Dudy. No bo jednak pozbawienie prezydenta Dudy urzędu to już zupełnie inna półka. I ona rzeczywiście wymaga większości 2/3 głosów. Tyle, że ja myślę, że z rozliczaniem takim, można powiedzieć, sądowym, o tu przepraszam, pytanie, nie zapominajmy o wecie prezydenta. No, powiem tak, no, jeżeli mielibyśmy 307 mandatów, to mamy tym samym też i 276, czyli możemy weto prezydenta odrzucać. Natomiast problem polega na tym, że gdybyśmy mieli 270, nie wiem, 7 mandatów i możemy weto prezydenta odrzucić, to ja się spodziewam tego, że prezydent Duda po prostu nie będzie wetował ustaw, tylko będzie je przed podpisaniem kierował do Trybunału Konstytucyjnego. I to jest ten problem zasadniczy. Ale wracając do kwestii tych rozliczeń sądowych, otóż moim zdaniem, żeby postawić przed Trybunałem Stanu, a niekiedy po prostu przed sądami powszechnymi, tych polityków, na których ciążą ewidentne naruszenia prawa, to do tego my nie potrzebujemy większości konstytucyjnej, bo do tego jest potrzebna po prostu niezależna prokuratura i niezależne sądy i one mogą tak pracować. Problemem zasadniczym jest przeprowadzenie bardzo szerokiego programu naprawczego, czyli czy to na przykład, nie wiem, dokonanie całkowitej zmiany sposobu obsady stanowisk w spółkach Skarbu Państwa, czy to, jak już wspominałem, odbicie telewizji publicznej. No generalnie tych problemów, przed którymi stanie opozycja, będzie multum,
a Trybunał Konstytucyjny jest niezwykle silnym zabezpieczeniem interesów pisowskich. No bo to jest, o tym dzisiaj już wszyscy wiemy, to nie jest Trybunał Konstytucyjny taki, jak jest on opisany w Konstytucji, to jest po prostu instytucja partyjna, tak, partii rządzącej, tak. No i z czymś takim po prostu no, no bardzo trudno będzie rządzić po zdobyciu władzy, więc trzeba po prostu spróbować zdobyć większość, która umożliwi rozwiązanie tego problemu. Panie doktorze, mam pytanie takie bardzo licealne. Dlaczego sondaże są ważnym elementem badań i właśnie pan się poświęcił tym narzędziom? No, generalnie to, jeśli chodzi o to, jak co myślą Polacy, jak zmieniają się ich preferencje polityczne i tak dalej, no to na dobrą sprawę nie mamy tutaj innego skutecznego narzędzia niż sondaże. Problemem jest tylko to, czy te sondaże, które do nas docierają, jak one są robione, czy one spełniają metodologiczne standardy, czy na przykład, gdy porównamy sondaże różnych pracowni, które były dokonywane na krótko przed wyborami, na ile i które z nich, dobrze przewidywały, czy najlepiej przewidywały wynik wyborczy. Te dane, z którymi ja się z Państwem dzieliłem, czyli te dane z tego wykresu, to są uśrednione do każdego miesiąca. To jest około 50 chyba, jeżeli dobrze pamiętam, sondaży, dwóch pracowni, Ibris i United Surveys. W sumie mają bardzo podobną metodologię. Ja je sobie akurat cenię dlatego, że po pierwsze one, te pracownie dość często dokonują pomiaru, w związku z tym można, tak powiem, trochę tam próbować uśredniać na przykład dla niedługich okresów czasowych. One się też sprawdzały, tutaj mówię o Ibrysie, jeśli chodzi na przykład o bardzo istotną kwestię, czyli szacowanie frekwencji wyborczej, się sprawdzały bardzo dobrze, jeśli chodzi na przykład o wybory prezydenckie i parlamentarne. Więc ja się przede wszystkim na tych sondażach opieram. Ale też trzeba powiedzieć, że na przykład są też takie sondaże, do których z pewnych powodów, zwłaszcza jeśli chodzi o te sondaże partyjne, nie tyle, że nie mam zaufania, tylko po prostu wiem, jaki tam jest popełniany błąd. Na przykład takim bardzo przykrym, nieustającym wypadkiem przy pracy są sondaże bardzo zasłużone, skądinąd pracowni CBOS-u. CBOS jest w ogóle traktowany, że to jest w tej chwili tam, nie wiem, pisowska pracownia, co jest niesłusznym oskarżeniem. Ona rzeczywiście podlega rządowi, ale ma w zasadzie niezależne kierownictwo i nie są to funkcjonariusze PiS-u. Natomiast w CBOS-ie z uwagi na to, jak wygląda kontakt ankietera z respondentem, mamy do czynienia z pewnym zjawiskiem, które ja tam parę lat temu nazwałem efektem Putina. No bo w Rosji jest tak, że sondaże zawsze zawyżają poparcie dla Putina, no bo generalnie respondenci się boją, niektórzy przynajmniej powiedzieć, że nie lubią Putina, więc wolą powiedzieć, że lubią Putina na wszelki wypadek. No i z CBOS-em jest tak, że CBOS ma, można powiedzieć, z punktu widzenia metodologicznego najlepiej dobraną próbę, ale ta próba następnie jest w dużej mierze niszczona przez pewien sposób działania, a mianowicie taki, że do wylosowanego respondenta najpierw dociera list
gdzie jest napisane, panie Kowalski, do pana przyjdzie ankieter i tak dalej, i tak dalej. Potem ten ankieter przychodzi, oczywiście mówi, że wszystko jest anonimowe, to tylko, no ale zaznacza nazwisko tego respondenta, oni to robią po to, sami o tym piszą, żeby móc wyrywkowo sprawdzić własnych ankieterów, czy ankieter u tego umownego Kowalskiego rzeczywiście był. Aha. No i efekt jest po prostu taki, że przed rządami PiS-u, za czasów Platformy, w CBOS-ie zawsze zawyżane było poparcie dla Platformy, bo ludzie traktowali, że do nich przyszła w zasadzie, niektórzy oczywiście, nie wszyscy, instytucja rządowa i sprawdza ich prawomyślność polityczną. Tak? Dzisiaj zawyżany jest PiS, ale przede wszystkim zaniżana jest główna partia opozycyjna, bo ludzie się boją przyznać na przykład, że popierają, czy chcą poprzeć Koalicję Obywatelską. I jaki jest tego efekt? Gdy patrzymy na wyniki, tak, że mamy nieco zawyżony albo na podobnym poziomie PiS, ale mocno zaniżoną Koalicję Obywatelską, to jest rząd nawet niekiedy 8-9 punktów procentowych, no a gdzie się chowa te 8-9 punktów procentowych? W niezwykle wysokiej liczbie osób tak zwanych niezdecydowanych. Oni mówią respondentowi, że jeszcze nie wiedzą, na kogo będą głosować, co oczywiście się w każdej pracowni zdarza, bo to jest prawda, że są tacy ludzie, którzy jeszcze nie wiedzą, no ale to jest powiedzmy rząd 8-12%, a w CBOS-ie to jest 20-kilka%. No i między tym trzeba do tych sondaży podchodzić, tak powiem, z rozwagą. Warto też śledzić, czy dopytywać, jak wyglądają inne zmienne, które przy okazji sondażu są notowane, tak? No na przykład my jesteśmy, mimo tych daleko idących przemian światopoglądowych, o których mówiłem wcześniej, nadal na tle Europy dość takim religijnym społeczeństwem. Mniej więcej 1/3 Polaków, mniej więcej, to są ludzie wierzący i regularnie praktykujący. To jest tak, nawet mniej więcej dane kościelne są troszeczkę wyższe, ale tak mniej więcej to jest ten rząd, tak? No więc jeżeli ja wiem, że w tej sondażowni X, już teraz nie będę używał nazw, frakcja wyborców tych religijnych w tej próbie, u nich jest mniej więcej 1/3, to ja mam do tych badań większe zaufanie niż do pracowni, co do której wiem, że ta frakcja religijnych wyborców jest u nich 20-kilka%. To są takie dodatkowe rzeczy, które trzeba sobie też warto kontrolować i dopytywać o nie. Ale nie ma i tak lepszego narzędzia niż sondaże, tylko trzeba je rzetelnie dobrze robić. No mamy kilku naukowców, między innymi profesor Krzemiński, czy nasz wspólny znajomy profesor Podemski, którzy no, bardzo opierają się na badaniach właśnie sondażowych, na sondach, które zapuszczają między swoimi studentami, między pracownikami. I na ile pan doktor ocenia pozytywnie te właśnie X, Y, Z pracownie skuteczności, czy sprawdzalność tych sondaży jest na jakim poziomie? Generalnie to ja się na sondażach raczej nie zawiodłem, ale też muszę powiedzieć, że po prostu niektórych pracowni, znaczy sondaży niektórych pracowni w ogóle nie śledzę, bo je od razu odrzucam. Aha. No też nie chcę jakby tutaj nazw wymieniać, ale są też takie, których powiązania polityczne są po prostu oczywiste, tak? No i też potem to po tych wynikach widać, które one tam prezentują, no więc co się nie warto nad tym pochylać. Ale też na jedną jeszcze chciałem zwrócić uwagę,
jak już mówimy o sondażach, to taka ciekawostka sprzed lat. Druga tura wyborów prezydenckich, w których Lech Kaczyński, nieżyjący prezydent, pokonał Donalda Tuska. I wtedy przez te dwa tygodnie między pierwszą a drugą turą ukazało się mnóstwo sondaży, bo to można powiedzieć, że no każda pracownia jeszcze tam po dwa razy, także można było prawie dzień po dniu śledzić. I rzeczywiście można powiedzieć, że sondaże w większości przypadków wskazywały na przewagę Donalda Tuska, a nie Lecha Kaczyńskiego. By nie powiedzieć, prawie wszystkie to wskazywały. Więc można by powiedzieć, że wszystkie ówczesne sondażownie poniosły klęskę. Ja też pamiętam wtedy taki triumf Michała Kamińskiego, dzisiejszego senatora i wicemarszałka Senatu związanego z PSL-em. On wtedy był jednym ze spin doktorów przy PiS-ie. Jak on na tym wieczorze wyborczym triumfująco tam Lech Kaczyński wygrał. No i co sondażownie? Gdzie macie te swoje wyniki? Tam byście się ze wstydu i tak dalej, i tak dalej. A problem polegał na tym, że te sondażownie się nie pomyliły. Otóż ja sobie wtedy też śledziłem dokładnie, dzień po dniu, jak się one ukazywały, te sondaże. Tam można było sobie też uśredniać wyniki, jeżeli było ich kilka i tak dalej, i tak dalej. I wszystkie te sondaże przez te dwa tygodnie, jak się je zebrało razem, one pokazywały bardzo wyraźną tendencję, a mianowicie tendencję spadkową notowań Donalda Tuska i rosnącą Lecha Kaczyńskiego. Tyle, że mamy w Polsce obowiązującą ciszę wyborczą. Więc w sobotę się nic już oczywiście nie ukazywało. Ostatnie mogły być w piątek, robione tam powiedzmy, nie wiem, w czwartek. Oczywiście nie było sondaży, które byłyby z niedzieli wyborczej, tak? To same wybory są wtedy tym najważniejszym sondażem. Ale jeżeli się wykreśliło tendencję tą spadkową Tuska i rosnącą Lecha Kaczyńskiego i się po prostu zrobiło taki ten trend liniowy, tak jak na co? To te linie, tak jak tutaj zrobiłem trend liniowy, to te linie się mniej więcej przecinały z piątku na sobotę, jakby je dali pociągnąć, a w niedzielę dawały mniej więcej ten wynik, jaki był w wyborach. Bo to chodzi o to, że ludzie dzień po dniu mogą też zmieniać swoje poglądy i może rosnąć frakcja zwolenników jednej opcji, maleć drugiej. To się dzieje dzień po dniu. Sondaże, no to jest zdjęcie z danego dnia. Mamy kolejny sondaż. Trzeba patrzeć, jaka jest tendencja, tak? Jaka jest tendencja? No i wtedy właśnie to te sondaże wcale się nie pomyliły, bo gdyby tę tendencję liniową pociągnąć dalej, no to one wskazywały na zwycięstwo Lecha Kaczyńskiego. I tak się. Czy ja mogę zadać troszkę pytanie odbiegające od dzisiejszego tematu, tak, ale dla psychologa? Mianowicie. To chyba nie podołam, bo ja się psychologiem już tyle lat nie zajmujesz. Ale może jako zjawisko takie, no, które nie jest, powiedzmy, groźne, ale mnie zastanawia, czy umiemy zadawać pytania na różnych spotkaniach, co oznaczają rozbudowane wypowiedzi przed samym pytaniem, czy to jest brak pewności zrozumienia, że ktoś nas nie zrozumie, więc my musimy obudować to pytanie pewną swoją własną filozofią, jak odpowie psycholog. No bo wykształcenie psychologiczne na pewno pozwoli, plus to doświadczenie psychometrii może pozwoli odpowiedzieć na to pytanie. Nie, myślę, że problem nie jest tam specjalnie jakoś tak psychometryczny, bo odpowiem jako uczestnik wielu dyskusji i obserwator wielu dyskusji. I oczywiście to zjawisko zadawania pytania, które jest
bardzo rozbudowane. Bardzo często to obserwowałem. Moim zdaniem to jest po prostu taka potrzeba dla mnie całkiem zrozumiała. Otóż jestem na spotkaniu z kimś. Ten ktoś coś tam mówi, z czym ja się nie do końca zgadzam. Mam własną opinię. No mamy niby sesję pytań, tak? Bo macie Państwo pytania tutaj do naszego gościa, proszę. No to takim naturalnym zachowaniem jest to, że ja się zgłaszam, zadaję pytanie, no i najpierw w ramach tego tej rozbudowanej frazy niby tego pytania staram się zaprezentować to, co ja na ten temat myślę, kończąc i co pan na to, tak? I co pan na to? Tak naprawdę chcę zaprezentować własne zdanie. Własne zdanie. To akurat z innych powodów jest niezwykle często widoczne dzisiaj w Sejmie, gdzie PiS, można powiedzieć, całkowicie już zdemolował nawet debatę parlamentarną. W związku z tym posłowie często korzystają, a to jest jakby inne zjawisko, tak? Z tak zwanej możliwości zadawania pytań, gdy tam jest procedowana jakaś ustawa w ramach głosowania. Na to mają niezwykle mało czasu, tam chyba, nie wiem, pół minuty, ale starają się przez te pół minuty najpierw wyrazić swoją opinię i dopiero potem następuje niekiedy zupełnie sztuczne pytanie, bo tak naprawdę chodzi o to, żeby wykorzystać możliwość przy okazji zadawania pytań, wyrażenia własnej opinii. No ale to już jest, można powiedzieć, patologia naszego Sejmu spowodowana przez takie, a nie inne kierowanie tą instytucją przez PiS, tak? No bo tu też można powiedzieć, że debata parlamentarna w ogóle już w tej chwili nie istnieje, taka normalna. Bardzo dziękuję za tą dodatkową odpowiedź. Ona była też rozbudowana, ale wydaje mi się, że w ogóle generalnie to są, ja widzę jako taki uzurpator, dziennikarz, który bywa na manifestacjach, rozmawia z różnymi ludźmi, bardzo wiele się nauczyłem, widzę coś takiego, że po pierwsze, młodzież wcale nie jest taka obojętna, bo są obszary, w której wychodzą na ulicę i protestują. To jest na przykład prawa kobiet i szersze, w szerszym zakresie prawa człowieka i przyroda, czy ochrona przyrody. Bardzo są czuli młodzi ludzie na te zjawiska. Więc tu ja bym nie potępiał młodych, że nie biorą udziału i tak dalej, bo oni chyba jednak wezmą udział w wyborach i wybiorą. Teraz czy to ten dzisiejszy głos pana doktora pomoże właśnie skonsolidować się i jakby no, wygrać te wybory politykom, którzy żeby wreszcie zrozumieli, że stworzenie jednej listy da szansę wszystkim, również młodym i również reprezentacja młodych się w Sejmie znajdzie. Troszkę inaczej może w Senacie, bo tam są potrzebni ludzie o pewnym doświadczeniu, o pewnej refleksji. No tak chyba w świecie jest, że w Senacie są raczej ludzie bardziej doświadczeni. Ale odbiegłem od tego, że nie potępiałbym młodych, bo oni są jednak aktywni, jeżeli do nich, że tak powiem, się da im się szansę na zaistnienie i zabranie głosu, to oni chyba coś dobrego zrobią, a są na pewno tą częścią progresywną. Obojętnie pod jaką, powiedzmy, chorągiewką, jakiej partii wystąpią, ale oni są progresywni. Raczej widzę odejście od tego konserwatyzmu kościelnego. Młodzi są bardzo wkurzeni. Wkurzeni są na to, co Kościół nawyprawiał i to w sensie takim no, instytucjonalnym. Absolutnie się z panem zgadzam, bo też uważam, że dzisiejsza opozycja musi bardzo popracować nad młodymi wyborcami, a nad młodymi kobietami to już zwłaszcza, bo oczywiście tu jest pewien problem, bo generalnie rzecz biorąc przy niezbyt wysokiej frekwencji w Polsce, bo dopiero ostatnie miały trochę wybory, trochę wyższą frekwencję, no to generalnie obserwowaliśmy takie zjawisko, że
frekwencja wśród najmłodszych wyborców 18-29 była mniej więcej na poziomie 2/3 góra wyborców z pozostałych kohort wiekowych. Mniej więcej 2/3. Jedyny wyjątek, który był w ogóle pewnym takim szokiem pozytywnym, to była druga tura wyborów prezydenckich, kiedy frekwencja wśród najmłodszych wyborców była taka, jak w innych grupach wiekowych. Co ważne, 2/3 z tych młodych wyborców popierało Trzaskowskiego, czy nawet trochę więcej niż 2/3. Więc to jest oczywiście olbrzymi rezerwuar dla dzisiejszej opozycji. Jak mieliśmy te głośne protesty i bardzo szerokie protesty uliczne, mówię o strajku kobiet po wyroku Trybunału Julii Przyłębskiej, no to ja jakby dzisiaj pytam tak, czy ta umowna protestująca ulica, tak, bo tak to widzieliśmy, tak, czy ona dzisiaj jest obecna przy tych sondażowych urnach wyborczych, tak, bo na razie mamy sondaże, ale czy oni są tymi, którzy tak, głosujemy na tych i na tych, czy oni w większości są tymi, którzy mówią, nie, mnie to nie interesuje, nie głosuję. To jest niezwykle ważne, bo to są w znakomitej większości nasi wyborcy lub potencjalnie nasi wyborcy, więc tu trzeba bardzo popracować nad tym. Jakbyśmy mogli jeszcze na moment do tego wykresu wrócić. Oczywiście. Na moment, bo też chcę zwrócić uwagę na jedną rzecz. Jak mówimy o tej, mówiłem o jednej liście, wspólnej liście, a teraz to jeszcze połączę częściowo z tymi młodymi. Otóż tu mamy taką zieloną linię. Tu mamy wartości procentowe 62,8%, a tu jest liczba 307. Co to oznacza? To oznacza, że opozycja demokratyczna na wspólnej liście, jeżeli osiągnie 62,8%, to jest minimum, które musi osiągnąć, to wtedy zdobywa 307 mandatów. Proszę zwrócić uwagę, jak na przykład w sierpniu niewiele brakowało do tej granicy, tak? A tendencja, o której tu mówiłem, idzie w taką stronę, że gdybyśmy ją przedłużyli do październikowego wyborczego 2023 roku, października 2023 roku, to ta linia sięga wtedy 63%. Trzeba tutaj nadrobić niewiele. Tu trochę więcej, tak? Ale zobaczymy, co będzie w kolejnych miesiącach, tak? Ale to jest powiedzmy kwestia 4-5 punktów procentowych. Otóż być może to właśnie mogliby ci najmłodsi wyborcy zapełnić, tak? Prawdą jest, że ich jest znacznie mniej w ogóle jako pokolenia niż wyborców najstarszych. Tylko że w tej właśnie grupie najmłodszych możemy osiągnąć najwyższe poparcie, ponad 2/3, tak? Wśród wyborców najstarszych tego nie osiągniemy. To nie oznacza, że trzeba się przestać zajmować wyborcami najstarszymi, bo tam też są zwolennicy opozycji. Natomiast prawda jest taka, że większość to są zwolennicy prawicy. No więc jak opozycja poszłaby na jednej liście i skutecznie próbowała zawalczyć o te kilka dodatkowych punktów procentowych, a proszę zwrócić uwagę, że przy czterech partiach, które się łączą, no to jakby brakowało, nie wiem, 4 punktów procentowych, to tak na jedną partię 1 punkt procentowy więcej, tak? I to już robi ten wynik. Tak. To już robi ten wynik. Więc warto to spróbować zawalczyć, ale jeszcze raz powtarzam, tego się moim zdaniem realnie nie da zrobić przy czterech listach, bo to by wymagało już wtedy wyniku powyżej 67%, a to moim zdaniem jest pułap dzisiaj nieosiągalny, ale 62-63, tak, to jest realne. To jest bardzo optymistyczne i ponieważ
przekroczyliśmy nawet zakładany czas rozmowy. Mamy tutaj bardzo, chciałbym na koniec, bo jestem trochę taki samolubny, i zacytować właśnie ostatni wpis. Wspaniałe spotkanie, dziękuję, Kot Pomorski. Bardzo dziękujemy, bo to jest bardzo takie miłe, jeżeli ktoś wysoko ocenia rozmówcę, bo ja czuję się tylko, że tak powiem, narzędziem w tej rozmowie i po to powinien być dziennikarz, nie mądrować się przed rozmówcą, przed państwem, bo to państwo ocenicie, na jakim poziomie jest rozmowa, ile wniósł rozmówca. Dzisiaj chyba wniósł bardzo dużo z psychologii, socjologii i matematyki, bo też się matematyka pojawiła. Rzecz, która jest mi zupełnie daleka, ale to tak żartem. Andrzeju, przeszliśmy na ty. Bardzo dziękuję za taki zaszczyt. Panie doktorze, to jest ukłon w stronę wykształcenia i wiedzy. Oraz drogi rozmówco, dziękuję za poświęcony czas. Państwu dziękuję również za uwagę i do następnego spotkania. Może zrobimy jakieś spotkanie, kiedy sondaże będą jakoś niepokojące, czy może bardzo optymistyczne, ale trend tutaj pan doktor wyraźnie zaznaczył. I wtedy porozmawiamy. Dzisiaj poproszę jeszcze o parę sekund pozostania na antenie, a państwu serdecznie dziękuję, kłaniam się nisko. Dziękuję bardzo. Do miłego. Do widzenia państwu.